ćwicząc wykonywanie lotów akrobacyjnych ze wstążkami przyczepionymi do końcówek skrzydeł, chciałem sprawdzić, czy model może się zaplątać we wstążki i czy to może być niebezpieczne. Wstążki były z delikatnej bibuły, więc problemów raczej nie przewidywałem. Do czasu. Jeden nieostrożny manewr i... Sterowanie modelem utrudnione. O cholera. Mayday, mayday, mayday. Nie mam jednej lotki. Lodowanie awaryjne. Udało się. Ale co tak naprawdę się stało? Czas na analizę. Samolot zaplątuje się we wstążkę. Podczas wyprowadzania z lotu nurkowego model zaczyna samoistnie przechylać się na prawe skrzydło. Ups. To ups oznacza dostrzeżenie problemu ze sterownością modelu. Zaczynam kontrować, wychylając lotki oraz ster kierunku w lewo. Porównując do poprzedniej stopklatki, widzimy, że model zmienił kierunek lotu prawie o 180 stopni i zaczyna się ode mnie oddalać. Model zmniejsza prędkość opadania. Leci jednak w ślizgu, na co wskazuje ułożenie wstążek. Pomimo kontrowania, przechylony jest mocno na prawe skrzydło i nie mogę w pełni nad nim zapanować. O cholera. Generalnie nie przeklinam, więc o cholera oznacza duże kłopoty. Udało się wyrównać skrzydła, ale kosztem pełnych wychyleń sterów. Przychodzi mi do głowy kontrolowane rozbicie modelu przez wprowadzenie go w korkociąg. Ale ostatecznie decyduję się na zwiększenie ciągu silnika i próbę powrotu na lądowisko. Mayday, mayday, mayday. Zwiększenie ciągu pomogło. Udało się rozpocząć zakręt w lewo, przeciwdziałając tendencji do przechylania się w prawo. Zaczynam wyczuwać model. Nie mam jednej lotki. Nie mam jednej lotki. Wtrąciłem na szybko, myśląc, że mam zablokowaną lotkę. Na stopklatce jednak dobrze widać, że prawa lotka jest we właściwym położeniu, kontrującym samoistne przechylanie się modelu na prawe skrzydło. Model cały czas leci w ślizgu ze względu na kontrowanie wszystkimi powierzchniami sterowymi. Ale skoro lotki są wychylone jak trzeba, skąd te problemy? Kilka sekund później dokładnie widać, co się stało. Wstążka pechowo owinęła się wokół samolotu w taki sposób, że jej fragment pomiędzy skrzydłem a podwoziem ustawił się praktycznie pełną powierzchnią do kierunku lotu, przez co był on obciążony siłami aerodynamicznymi, co spowodowało naprężenie części wstążki rozpiętej na górnej powierzchni skrzydła. Ustawiła się ona na kształt spoilera, lub inaczej przerywacza, znanego z nowoczesnych samolotów komunikacyjnych. Takie ustrojstwo obniża siłę nośną generowaną przez skrzydło, zwiększając dodatkowo opór aerodynamiczny. Stąd tak duża asymetria w zachowaniu samolotu. Na prawym skrzydle spadła siła nośna oraz wzrósł opór aerodynamiczny. Dodatkowo prawa lotka straciła swoją wydajność w wyniku zaburzonego przepływu powietrza. Stąd tak duże kontry w celu wyrównania rozkładu sił na skrzydłach.
Udało mi się opanować sytuację i wylądować. Przyziemiłem bez klap i z większą prędkością niż zwykle. I dobrze, bo wychylenie klap, a tym samym lot z mniejszą prędkością, mógłby doprowadzić do utraty kontroli nad przechyleniem samolotu. Ups. O cholera. Mayday, mayday, mayday. Nie mam jednej lotki. Lodowanie awaryjne. Dziękuję.